Dzisiaj mamy przyjemność zagrać we Wrocławiu 199 i wieczorem 200 przedstawienie Dziwnej Pary. Wszystkie role są napisane naprawdę bardzo, bardzo rzetelnie, komediowo i brawurowo, można powiedzieć. My stanowimy taką tu trójkę, my reprezentujemy dwójkę akurat, a jeszcze jeden kolega jest, przyjaciół, którzy stale spotykają się na pokerze i no jakby tak toczy się ta akcja. To bardzo ważne postacie są, dlatego że to banał, co powiem oczywiście, ale otoczenie tworzy króla, prawda? Czyli żeby podbić te dwie główne postacie, potrzebne jest jakieś takie otoczenie, które pomaga tym protagonistom jeszcze bardziej zaistnieć, lepiej zaistnieć. Zaczyna się jednak chyba od niego, bo on przychodzi i tu burzy w moim mieszkaniu ustalony i zastany układ i stan tego mieszkania, a potem... Czyli wieczny bałagan. Czyli wieczny bałagan i burdel, który tutaj jest, natomiast... Nieporządek. Tak, mówię właśnie, że burdel. I a w drugiej części, no, że tak powiem, ja burzę jego znowuż myślenie o świecie, uporządkowane życie i tak dalej, i tak dalej. To jest spektakl, który mnie na przykład osobiście bardzo bawi i wprawia w dobry nastrój, bez względu na to, w jakim nastroju przychodzę do pracy, wychodzę w najlepszym. 10 spektakli temu w Warszawie graliśmy i jeden pan w pierwszym rzędzie reagował razy 10. W porównaniu z innymi, co mnie po prostu tak rozwaliło kompletnie, tak, że nie byłem śmiał w stanie grać dalej, tylko dlatego patrzyłem na tego człowieka, który reagował naprawdę, a to jest przedstawienie, na którym ludzie naprawdę mocno reagują i śmiechy są od początku do końca. Jak to robiliśmy, to ja po prostu pamiętam jak dziś, że po prostu to powstawało w tak fajnej energii, przyjaznej, że panowie pracowali nad swoimi scenami, my siedziałyśmy na widowni i się dobrze bawiłyśmy i nawzajem jakby, to jest... więc... I to moim zdaniem, przepraszam, że Cię przerywam, bardzo i to, dziękuję, i to po prostu się bardzo przenosi, bo ludzie nie wiedzą może dlaczego, oprócz tego, że jest naprawdę świetna sztuka i świetnie napisana i naprawdę zabawna, i to oprócz tego jest jeszcze ta energia. Nic dodać, nic ująć, po prostu my się wszyscy bardzo lubimy. Raz nam się zdarzyło przerwać właściwie, pamiętasz? Było coś takiego, dawno że temu. Dawno temu, ale dlaczego przerwaliśmy, bo co? No bo się ugotowaliśmy, tak. Nie wiem, ale z jakiego powodu, zbierać. Nie pamiętam. Ja już nie pamiętam, to był jakiś drobiazg absolutny. Tak, było coś takiego, że my się już tak zgotowali, że nie byliśmy w stanie dalej grać. Ale publiczność była przeszczęśliwa, no, dostaliśmy uwielbia, takie brawa. Tak, publiczność to uwielbia, jak my przerywamy. Zresztą to nam zostało po miodowych latach, które kręciliśmy na żywo z publicznością i też nam się zdarzało przerywać to nagranie. Bo nie byliśmy w stanie. Bo nie byliśmy w stanie dalej grać i publiczność już to uwielbia. Biała, reżyser i realizator mniej. Proszę Państwa, jeżeli chcecie się przekonać, dlaczego nasza dziwna para jest dziwna... Serdecznie zapraszamy 12 września tutaj do sali ATM-u. Na spektakl Dziwna Para. Będzie nam bardzo miło widzieć Państwa. Gorąco zapraszam. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.